ZUS tylko do 11 stycznia będzie przyjmował wnioski osób urodzonych w 1953 roku dotyczące korzystniejszego naliczenia świadczeń emerytalnych. Chodzi o osoby urodzone w 1953 roku, które przeszły na wcześniejszą emeryturę na podstawie wniosku złożonego przed 2013 rokiem. Zmienił się dla nich sposób obliczenia nowej emerytury po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego. Dotychczas podstawa obliczenia emerytury powszechnej była pomniejszana o już pobrane emerytury wcześniejsze. Dla tych, których objęła zmiana przepisów, takiego pomniejszenia teraz nie ma. To otwiera furtkę do wyższego świadczenia. Jest jednak grupa emerytów, którzy nie muszą wnioskować o przeliczenie świadczenia. Osoba, która już ma przyznaną emeryturę powszechną w wysokości pomniejszonej o pobrane emerytury wcześniejsze, nie musi robić nic. Zakład przeliczy jej świadczenie z urzędu po 11 stycznia 2021 roku i poinformuje o nowej wysokości emerytury. Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwała od dnia, od którego zakład podjął wypłatę emerytury powszechnej. Jeśli wypłata tej emerytury była zawieszona, to świadczenie w nowej wysokości będzie przysługiwać od dnia, od którego mogłaby być podjęta jego wypłata. Jeśli przeliczone świadczenie okaże się wyższe od dotychczasowego, to zakład wypłaci też wyrównanie. Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć na stronie zus.pl.